Witam Państwa serdecznie, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 24 dzień kwietnia i przyjrzymy się notowaniom złota. Na początek zobaczmy, jak to wygląda na szerokim interwale. Jest to interwał H4. Tutaj cały czas, właściwie od połowy stycznia tego roku, znajdujemy się w bardzo szerokiej konsolidacji. Opór to jest strefa w rejonach 1360. Tutaj reakcje kilka razy podażowe nam się pojawiały i wsparcie rejony 1307-1305, czyli tutaj te wszystkie ostatnie dołki. I dopóki rynek nie wybije albo górnego ograniczenia konsolidacji, bądź dolnego, dalej możemy poruszać się w tym ruchu bocznym. Przyjrzyjmy się więc może sytuacji tutaj z ostatnich dni, jak nam te notowania wyglądają. Tutaj również mamy taką lokalną konsolidację i rynek właśnie dotarł do jej dolnego ograniczenia. Reakcja wzrostowa pojawiała się tutaj 6 kwietnia i pod koniec marca, także jesteśmy na lokalnym wsparciu. Dodatkowo, jeżeli zmierzymy ostatnią falę wzrostową, to może nam się tutaj kształtować jakaś formacja harmoniczna. Zobaczmy, mamy ruch do góry na jednej fali i trójfalowy ruch do dołu, czyli pierwsza fala, potem druga do góry tutaj i trzecia potencjalna fala CD. Rynek przebił co prawda mierzenie 78,6%, ale możemy wziąć tutaj pod uwagę ten współczynnik głębszy, czyli mierzenie 88,6%. Ten poziom musimy sobie tutaj dodać, czyli 88,6%. Widzimy, że ten poziom na razie jest broniony. Dodatkowo nałóżmy tutaj jeszcze ekspansję, czyli porównajmy potencjalną falę AB do fali CD. I tutaj widzimy, że geometria tych fal, dokładnie tutaj dopasujmy to mierzenie, że geometria tych fal tworzy nam razem z mierzeniem 88,6% strefę wsparcia, także możemy zaznaczyć to prostokątem i tutaj właśnie będziemy mieli do czynienia z takim wsparciem, więc aktualnie rynek tutaj próbuje odbijać, właśnie mamy retest, więc okolice 1324 to jest na chwilę obecną wsparcie. Zanegowanie tutaj tej formacji harmonicznej nastąpi w momencie wybicia dołem ostatnich dołków, czyli po osiągnięciu poziomu 1319. Wtedy też cały układ zostanie zanegowany i niewykluczone, że znowu będziemy się kierować na dolne ograniczenie konsolidacji z interwału H4, czyli okolice 1305. Jeżeli chodzi natomiast o niższy interwał czasowy, zobaczmy, jak to wygląda na interwale H1. Te mierzenia może już usunę. Na interwale H1 mamy jak najbardziej w tej chwili tendencję spadkową, więc należałoby poczekać na wybicie układu overbalance, czyli największej korekty na całym ostatnim ruchu spadkowym i wtedy też można by się spodziewać odwrócenia tendencji. Aktualnie widzimy, że ten prostokąt jeszcze nawet nie został tak naprawdę przetestowany, także kluczowym poziomem tutaj powinno być jego górne ograniczenie i to jest poziom 1329,30. Jeżeli dojdzie do wybicia, wtedy też będziemy mogli mówić o odwróceniu tej tendencji spadkowej i wtedy też mógłby się zrealizować ten układ harmoniczny, który przed chwilką zaznaczałem, czyli aktualnie tendencja spadkowa, wsparcie tutaj w rejonach ostatnich dołków, bardzo ładne też wyciągnięcie dzisiaj tutaj w godzinach nocnych, także na złocie wsparcie cały czas 1323, opór 1329, to są kluczowe poziomy na dzisiejszą sesję. Ok, z mojej strony to będzie wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.